A jeszcze się dogrywam, zanim zacznę mówić o konkursach, nie będziecie się zastanawiać, o co chodzi za to za spawn. Nasz budowniczy nie zdążył wybudować spawnu jeszcze na edycję, która będzie w ten piątek. I to jest spawn na beta testy, zrobiliśmy taki dla żartu, jak był paręnaście lat temu na każdym serwerze praktycznie, więc taki for fun spawn. Oczywiście niech nikt tego nie bierze na poważnie, taki będzie jedynie na beta testy. Miłego słuchania. Witam was bardzo serdecznie w filmiku informacyjnym na temat eventów, które będą na czwartej edycji serwera Enchant.pl, która startuje już 15 października, czyli w ten piątek o godzinie 18. Wiem, że filmik miał się pojawić wczoraj, za co was bardzo przepraszam, ale po prostu no nie zdążyłem go nagrać. I bez zbędnego tutaj przeciągania przejdziemy do eventów. Głównym eventem na budowanie tematyką jego będzie zaczarowana kraina. Waszym zadaniem jest wybudowanie czegoś na waszym kupoidzie, co wam się kojarzy z zaczarowaną krainą. Może być to na przykład jakiś custom teren, czyli po prostu na platformie jakieś tam drzewa duże, magiczne, jakieś inne rzeczy. No, co wymyślicie, no wasz limit to jedynie wasza wyobraźnia. Jeżeli chodzi o nagrody, to są takie same jak zawsze, czyli pierwsze miejsce 350 zł. Drugie miejsce 250 zł, trzecie miejsce 150 zł. Żeby zapisać swoją gildię do wzięcia udziału, trzeba wejść na TS-a i tam jest kanał o nazwie, którą widzicie teraz na ekranie. Wchodzicie tam i ja was zapisuję. Za wzięcie udziału, tutaj tak powiem, będą ciekawe punkciki do topki aktywności, bo na naszym serwerze będzie również topka aktywności gildii. Punkty można zdobywać w różne sposoby. A za sam udział w tym evencie jest dosyć spora ilość tych punkcików, ale oczywiście udział to oznacza wybudowanie czegoś sensownego, a nie tylko zapisanie się i jakieś trollowanie. Drugi event. Zawsze były eventy na nagrywanie, na edit. Teraz z tego odchodzimy i dajemy szansę się wykazać grafikom. Następnym eventem jest event o nazwie fanart. Oczywiście tu nie chodzi o takie fanarty jak kiedyś, tylko po prostu o zrobienie jakiejś pracy graficznej o tematyce naszego serwera. I tutaj nie ma żadnych konkretnych wymogów, po prostu musi to być tematyka serwera Enchant.pl, czy to namalowane na kartce, czy w jakimś programie graficznym, czy na płótnie nawet, to już zależy od was. Nagrody to jest za pierwsze miejsce 200 zł i taki topór do ręki jak ja mam na 2 tygodnie. Drugie miejsce to jest 150 zł i taki topór. I trzecie miejsce to jest 100 zł i również taki topór. Jeżeli chodzi o zgłaszanie swoich prac, to wysyłacie je na maila, który widzicie teraz na ekranie, czyli konkurs@enchant.pl, i w temacie wpisujecie konkurs w takich nawiasach kwadratowych i następnie po spacji swój nick z Discorda, żebyśmy wiedzieli z kim się skontaktować. To również macie pokazane na ekranie, jeżeli ktoś nie ogarnął. Czas na to macie tak samo jak na taki sam czas jak na event budowanie, czyli do piątku przyszłego od startu serwera, czyli do 22 października. 22 października, czyli w piątek, tydzień po starcie, będzie i ocenianie tutaj naszych kuboidów, custom terenów, zaczarowanych krain, oraz później będzie właśnie ocenianie tych fanartów, więc na to macie czas nawet od teraz, bo już teraz to ogłaszam. Jeżeli chodzi o inne eventy, gdzie można coś wygrać. Po pierwsze, jeszcze jeden jest, dwa nawet eventy, gdzie można wygrać sobie pieniążki i to za niewielką rzecz. Osoby, które będą nagrywały daily filmiki z naszego serwera, czyli tak zwane daily, będą mogły wygrać pieniądze. I chodzi tutaj o daily i na YouTubie, i na TikToku. Może być to dosłownie jakieś oprowadzanie po gildii, jakieś klepy, jakieś wbity i tak dalej. Chodzi o to, żeby to było daily, czyli codziennie jakiś filmik wlatywał przez minimum 5 dni. I będziemy losowo wybierać po 3 osoby z YouTube'a i z TikToka, które zostaną wylosowane, wybrane przez nas, będą najlepiej robiły te daily i mogą wygrać 50 zł oraz naszą pelerynkę Enchanta na 2 tygodnie. Czyli mogą zostać wybrane 3 osoby z YouTube'a i 3 osoby z TikToka, które będą robiły daily i wrzucały te filmiki codziennie przez minimum 5 dni. Żeby brać udział, pamiętajcie o hashtagu, który widzicie na ekranie, czyli hashtag Enchant Daily, żebyśmy po prostu znaleźli wasze filmy. Na serwerze również będzie event PvP,
topka rankingu za... znaczy event PvP. Chodzi mi o topkę rankingu, czyli trzy najlepsze osoby, które będą miały najlepszy ranking, najwięcej punktów przez tydzień, czyli przez okres, kiedy są sety żelazne, wygrywają do ręki taki topór właśnie na 2 tygodnie oraz rangi SVIP 3 do rozdania dla swoich znajomych i oczywiście dla nich ranga. Oprócz tego będzie będą klatki, czyli tutaj event PvP, klatki 3 versus 3 dla całego zespołu za pierwsze, drugie, trzecie miejsce jest i topór, i pelerynka na 2 tygodnie, plus SVIP, plus klucze na przyszłą edycję, więc tych nagród jest sporo i te nagrody dostaje każdy z teamu, czyli łącznie 9 osób wygrywa, bo 3 miejsca po 3 osoby. No i ostatni event to jest topka aktywności, tak jak mówiłem, będzie topka aktywności, będzie można ją zobaczyć na tabliście. Punkty można zdobywać za przeróżne rzeczy, my nie chcemy zdradzać za jakie, ale za takie naprawdę dosyć podstawowe rzeczy na serwerze, które oznaczają, że gildia jest aktywna, dostajecie punkty. I gildia, która pod koniec edycji będzie miała najwięcej punktów, może zgarnąć za pierwsze miejsce 10 rank SVIP i 128 kluczy na następną edycję, za drugie miejsce 7 rank SVIP i 96 kluczy, czyli półtora staka, a za trzecie miejsce 5 rank SVIP i stack kluczy. Te rangi SVIP będą w postaci voucherów, więc będą mogli je rozdać komu tylko chcą. Jeżeli chodzi o konkursy, to tyle. Będzie oczywiście ich znacznie więcej. To są takie główne eventy, które będą na naszej nadchodzącej edycji. A oprócz tego na serwerze codziennie będą inne mini eventy typu parkour, labirynt, OX i tak dalej, i tak dalej. Będzie ich naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeżeli jeszcze nie jesteś na naszym Discordzie, to zapraszam, link w opisie. Start 15 października o godzinie 18. Nie może ciebie zabraknąć. Dzięki za wysłuchanie. Opa. Hejo.